Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Dzisiaj zapraszam na Book Haul. Book Haul, który na moim kanale pojawia się rzadko, z tego względu, że ja po prostu dosyć rzadko kupuję nowe książki. Staram się przynajmniej ograniczać, bo też mam stały dostęp do Legimi, korzystam z tej platformy, więc no, nie kupuję wszystkich nowości, które chcę przeczytać, bo po prostu wiele z nich czytam w formie e-booka. No ale tak się złożyło, że ostatnie 2 tygodnie w Warszawie odbywały się targi książki. Najpierw były to targi książki i mediów Vivelo, które były na Stadionie Narodowym, a w ten weekend odbyły się międzynarodowe targi książki w Warszawie pod Pałacem Kultury i Nauki, także trochę tych książek mi się zebrało, bo przyznam szczerze, że no, nie ograniczałam się jakoś bardzo, jeżeli chodzi o te zakupy, właśnie z tego względu, że raczej w ciągu roku kupuję tych książek dosyć mało. No to na targach sobie pozwoliłam na trochę takie bardziej spontaniczne zakupy, a kupiłam też na przykład 2 książki przedpremierowe. Oczywiście miałam też listę książek, które chcę kupić, więc to też nie było tak, że kupowałam te książki jakoś totalnie przypadkowo. Natomiast zanim o tych książkach z targów, to jeszcze mam kilka takich książek, których Wam nie pokazywałam w Book Haulu, bo po prostu, tak jak wspomniałam, nagrywam je rzadko i nie miałam jeszcze okazji Wam ich pokazać. Więc zacznę właśnie może od tych książek, a potem w ostatniej części tego filmu przejdziemy do tego segmentu już typowo targowego. Jeżeli chodzi o takie książki, które są na mojej półce już dosyć długo, to zacznę może od takiego pięknego wydania Folwarku Zwierzęcego George'a Orwella. To jest książka, którą dostałam na Dzień Kobiet od swojego męża. Znaczy, ja go poprosiłam o tą książkę, więc to był taki prezent wybrany przeze mnie. Natomiast bardzo chciałam mieć to wydanie ze względu na te drukowane brzegi. To jest teraz bardzo popularne. Mnie się ten trend bardzo podoba i żałuję, że w większości przypadków jest to głównie w książkach takich młodzieżowych albo fantastycznych, których ja aż tak dużo nie czytam. No i z tego względu nie mam aż tak dużo takich pięknych wydań na swojej półce. No ale jak zobaczyłam to, to stwierdziłam, że bardzo chciałabym je mieć i no i bardzo się cieszę, że mam. Oczywiście tę książkę już czytałam dawno, dawno temu. Właściwie chętnie bym sobie ją odświeżyła, także może kiedyś do niej wrócę właśnie w tym wydaniu. Natomiast jak na razie jest na mojej półce i cieszy moje oko. Dalej mam książkę, którą widzieliście na moim kanale 1000 razy, ale nie w Book Haulu. A są to Ryby Melissy Broder, książka, którą kupiłam, bo została mi polecona na Instagramie i przepadłam w niej totalnie, zakochałam się, naprawdę jest to świetna książka, ale o tym już wiecie, jeżeli obserwujecie mój kanał, więc też myślę, że nie ma co się za długo nad nią pochylać. Dalej mam tutaj książkę, która również mnie zachwyciła i w pierwszej wersji czytałam ją na Legimi, ale właśnie spodobała mi się na tyle, że stwierdziłam, że chcę mieć papierowe wydanie na swojej półce i jest to książka Ja, która nie poznałam mężczyzn, Jacqueline Hartman. Jest to seria wydawnicza Cymelia, wydawnictwa Artrage. Bardzo żałuję, że nie udało mi się zdobyć w tym wydaniu Planety Małp, ponieważ teraz już wyszedł do druk, ale do druki to wydawnictwo robi zawsze w miękkiej oprawie. Natomiast chciałabym właśnie jednak zbierać tę serię w twardej, także może gdzieś uda mi się jeszcze w jakiejś księgarni kiedyś wyhaczyć. Jeżeli wiecie albo widzieliście gdzieś na Vinted, to dajcie znać, bo chętnie kupiłabym właśnie Planetę Małp w tym wydaniu w twardej oprawie z obwolutą. Natomiast tutaj książka Ja, która nie poznałam mężczyzn. Jest to książka rewelacyjna dla mnie, to też będzie moja topka roku na pewno. Też o niej mówiłam już dosyć sporo, więc nie będę się aż tak długo nad nią zatrzymywać. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to bardzo, bardzo gorąco polecam. Jak później zobaczycie, w tym Book Haulu mam też całkiem sporo romansów i jednym z takich, który już dosyć dawno temu kupiłam na Vinted, jest książka Ali Hazelwood, Love on the Brain. Czytałam jedną książkę tej autorki, nie pamiętam nigdy tytułu, bo te tytuły wszystkie są w języku angielskim i jakoś tak, nie wiem, nie zostają mi za bardzo w głowie. Natomiast tamta książka całkiem mi się podobała, w sensie no, w takiej kategorii romansu była po prostu przyjemną rozrywką. No i mam nadzieję, że ta również mi się spodoba. Także właśnie jak zobaczyłam ją na Vinted w jakiejś takiej naprawdę okazyjnej cenie, to stwierdziłam, że sobie kupię i przeczytam. Do tej pory nie przeczytałam, ale no, kiedyś to na pewno zrobię, jak najdzie mnie ochota właśnie na tego typu lekturę. Tuż przed targami książki zrobiłam jeszcze jedno zamówienie, bo na początku myślałam, że za bardzo nie będę kupować na targach i chciałam takie książki, które wiedziałam, że na pewno chcę kupić wcześniej, żeby po prostu na targach mnie nie kusiło, szczególnie jeżeli ceny będą wyższe niż przez internet. No i jedną z takich książek, akurat tę kupiłam również na Vinted, jest książka Abby Jimenez, To nie może się udać. To też podobno jest bardzo przyjemny romans, też słyszałam o tej książce dużo dobrego, też ona została mi polecona przez Martę Do Góry Książkami swoją drogą, także mam nadzieję, że znowu, kiedy najdzie mnie ochota na coś takiego bardzo lekkiego, przyjemnego, to ta książka w tej roli się sprawdzi. A kupiłam też tę książkę, ponieważ byłam zainteresowana nowością od tej autorki i jest to książka, która ostatnio ukazała się na naszym rynku wydawniczym. Tę książkę już kupiłam w Empiku, no ze względu na to, że jest po prostu nowością, więc jeszcze na Vinted jej nie widziałam. A jest to książka Twój na zawsze. Także mam tutaj 2 książki Abby Jimenez. Dajcie mi koniecznie znać, jeżeli czytaliście te książki, która z nich według Was jest lepsza i od której lepiej zacząć. Ja czytałam jedną książkę tej autorki, taką pierwszą, która wyszła w Polsce. Nie pamiętam tytułu. Druga część tej książki to jest chyba Miłość szuka przyjaciela, ale jest jeszcze wcześniejsza właśnie ta, którą ja czytałam i tam nie do końca podobało mi się pewne rozwiązania w tej książce. Właściwie wręcz bardzo mi się nie podobało. Mówiłam o tej książce też kiedyś na kanale, więc
Jeżeli jesteście ze mną dłużej, to być może pamiętacie. Natomiast słyszałam, że te pozostałe książki są po prostu lepsze, dlatego no, chętnie sięgnę po jakiś przyjemny romans. W ogóle planowałam nagrać jakiegoś reading vloga, takiego typowo romansiarskiego. Także myślę, że jakoś w czerwcu to się wydarzy i właśnie wtedy któreś z tych książek, które Wam tutaj pokazałam, przeczytam. W tym przedtargowym zamówieniu znalazła się też książka Agnieszki Jelonek i jest to książka West Farragut Avenue. To jest książka, którą bardzo polecała Zuzia, dziewczyna z biblioteki na Instagramie. Bardzo, bardzo chwaliła tę książkę. No i ja po prostu lubię gust literacki Zuzy i uważam, że w wielu przypadkach nam się bardzo pokrywa. Dlatego jak zobaczyłam, jak bardzo jest tą książką zachwycona, stwierdziłam, że kupię sobie ją i zobaczę, czy mnie również się spodoba. Jeszcze nie miałam okazji czytać, natomiast to jest książka, no króciutka, ona ma tutaj raptem 153 strony, więc myślę, że gdzieś tam niebawem znajdzie swoje miejsce w moim TBR-ze i po prostu po nią sięgnę. Jestem bardzo ciekawa, no i mam nadzieję, że spodoba mi się tak bardzo jak Zuzi. Bardzo bym tego chciała, żeby to właśnie była taka książka, wiecie, totalnie też topka roku. I ostatnia z książek w tym zamówieniu to coś, co przeczytałam ostatnio i totalnie pokochałam. I jest to najnowsza książka Jakuba Małeckiego, czyli Korowód. Kocham tę książkę, natomiast bardzo nie lubię jej wydania, ze względu na to, że ono jest bardzo wąskie i nawet żeby tę książkę przeczytać, trzeba ją tak dosyć mocno otworzyć, bo po prostu wąskie są te strony i tutaj, wiecie, jak chcecie lekko otworzyć, no to nie do końca widać, co jest napisane, więc to wydanie po pierwsze nie jest przyjazne do czytania, no a po drugie jest zupełnie inne od pozostałych książek tego autora i wiecie, na półce to po prostu będzie źle wyglądało. To są problemy książkoholika. Myślę, że wszyscy, którzy lubimy książki i lubimy też zbierać książki, rozumiemy, że książki muszą do siebie pasować, szczególnie jeżeli są wydane w tej samej serii, czy należą właśnie do tego samego autora. No i trochę rozumiem zamysł, dlaczego ta książka wygląda zupełnie inaczej niż inne. Wiem też, że autor bardzo, bardzo lubi to wydanie i bardzo mu się ono podoba. Natomiast dla mnie jako czytelniczki to wydanie mogłoby być inne, ale to nie jest w ogóle ważne, ponieważ ta książka jest absolutnie wspaniała. Płakałam na niej straszliwie. To jest taka bardzo osobista książka, poniekąd autobiograficzna. Przepiękna, przepiękna, naprawdę absolutnie przepiękna. Jeżeli lubicie książki Jakuba Małeckiego, to koniecznie musicie przeczytać Korowód. Myślę, że się nie zawiedziecie. Ja byłam bardzo szczęśliwa, ponieważ dwie ostatnie książki autora, czyli Święto Ognia i Sąsiednie Kolory, no nie do końca mi się podobały. Nie czułam tego, co czułam przy innych książkach tego autora. A Korowód totalnie przeniósł mnie z powrotem właśnie w te miejsca i wywołał dokładnie te same emocje, które wywołała, nie wiem, Rdza, Saturnin, Horyzont. No i właśnie dużym plusem jest to, że to jest książka, w której autor się naprawdę bardzo, bardzo mocno otwiera. Także bardzo gorąco polecam Korowód, naprawdę. Jeżeli lubicie książki tego autora, to nie wyobrażam sobie, żebyście tej książki po prostu nie przeczytali. I tym samym możemy otworzyć segment książek kupionych na targach książki. I zacznę od targów Vivelo, po pierwsze dlatego, że były one najpierw, a po drugie dlatego, że jednak więcej książek kupiłam właśnie tam. Konkretnie chyba 7, tak mi się wydaje. I jako pierwsze mam tutaj dwie książki Daphne du Maurier i jest to książka Moja kuzynka Rachela, którą czytałam całkiem niedawno właśnie też na Legimi. A drugą książką jest Kozioł ofiarny, której jeszcze nie miałam okazji czytać. Kupiłam te książki z tego względu, że one naprawdę były w dobrych cenach na targach. Taniej niż w księgarni stacjonarnej to oczywiste, ale też taniej niż w księgarniach internetowych, co nie jest takie oczywiste w przypadku targów książki, bo Moja kuzynka Rachela kosztowała 31 zł, a to jest, wiecie, to wydanie, twarda oprawa, obwoluta, także no, te wydania są przepiękne. One też cudownie wyglądają naprawdę właśnie pod obwolutą. A Kozioł ofiarny i w ogóle większość książek tej autorki były w cenie 35 zł, także troszeczkę więcej. Nie wiem, z czego wynika to, że ta Moja kuzynka Rachela była trochę tańsza. Natomiast 35 zł to było nadal taniej niż właśnie gdzieś tam w internecie, także myślę, że to naprawdę się akurat opłacało. Także mam dwie nowe książki, Daphne du Maurier na swojej półce, kocham te wydania i mam już Rebekę i Ptaki. No i teraz właśnie te dwie dołączają do mojej małej kolekcji. A skoro tak już idziemy parami, to mam tutaj też dwie książki dotyczące Taylor Swift, ponieważ ostatnio na naszym rynku ukazały się no właśnie te dwie książki. Jedna to jest Taylor Swift Podróż przez wszystkie ery i jest ona wydana przez wydawnictwo Znak. Natomiast druga to jest książka Taylorverse, Uniwersum Taylor Swift i to jest książka wydana przez Maastricht, czyli to jest chyba imprint wydawnictwa Media Rodzina, z tego co mi wiadomo. Czytam te książki teraz, to znaczy tę już przeczytałam, w tej jestem w trakcie, bo nagrywam w międzyczasie taki właśnie film dotyczące tych książek, tego, co możemy tutaj znaleźć, czy są to raczej takie ogólnikowe informacje, czy może coś bardziej szczegółowego i takiego, wiecie, no po prostu ciekawszego dla osoby, która bardzo dobrze zna temat, czy właśnie raczej coś dla osoby, która dopiero poznaje Taylor Swift. Tę książkę, tak jak wspomniałam, już przeczytałam. Może nie będę tutaj zdradzać, co o niej myślę, tylko zachęcam Was do tego filmu, który chyba pojawi się jako następny na moim kanale. No tutaj, tak jak mówię, jeszcze czytam. Oba te wydania są przepiękne. Tutaj mamy taki brokatowy grzbiet. Tutaj mamy przepiękne też te drukowane, barwione brzegi. Ilustracje w tej są absolutnie fenomenalne. Tutaj może tak Wam zrobię jakieś takie przebitki właśnie. Ale te ilustracje w tej książce naprawdę skradły moje serce.
Szczególnie ta ostatnia jest przepiękna, ona już dotyczy właśnie tego, co się dzieje obecnie, czyli koncertów The Eras Tour. Taylor jest właśnie obecnie w trasie. No i tutaj właśnie jest grafika nawiązująca do tej trasy, ale są też po prostu grafiki nawiązujące do każdej ery Taylor Swift, ponieważ każda płyta wydana przez Taylor, dla osób, które nie mają pojęcia, jest nazywana jakąś erą Taylor Swift. No i właśnie w taki sposób tutaj mamy przedstawione te informacje w obu tych książkach. One są po prostu podzielone na te konkretne ery, czyli na konkretne albumy tak właściwie i to, co się w tym czasie działo w życiu Taylor Swift muzycznie i prywatnie. No ale o tych książkach, tak jak mówię, dam znać więcej w kolejnym filmie. Wspomniałam już też, że mam ochotę na jakiegoś romansiarskiego reading vloga i naprawdę sporo mam tych romansów do przeczytania, bo oprócz tych, które Wam pokazałam wcześniej, mam też najnowszą książkę Emily Henry, czyli Funny Story, o której słyszałam dużo bardzo dobrych opinii już teraz, więc jestem ciekawa, jak mi się spodoba. Ja czytałam większość albo wszystkie książki tej autorki, które do tej pory zostały u nas wydane. Jedne podobały mi się bardziej, inne mniej, natomiast to jest takie przyjemne po prostu czytadło, taka przyjemna rozrywka, więc na to też liczę, tego się spodziewam po tej książce. No ale tak jak mówię, słyszałam o niej dosyć dobre opinie, także mam nadzieję, że rzeczywiście sprawdzi się w takiej formie przyjemnego czytadła. A druga książka, taka romansowa, którą kupiłam, to coś, co w ogóle strasznie mnie zszokowało na targach książki, ponieważ absolutnie nigdzie nie ma zapowiedzi na jej temat, nigdzie nie ma wspomniane, że będzie, znaczy jest wspomniane, że będzie wydana w Polsce, ale jeszcze nawet nie było chyba pokazanego nigdzie polskiego tytułu. A jest to książka 7 lat wstecz, Ashley Poston. To jest ta autorka, która napisała Gicarelle i całą tą właśnie trylogię, która była retellingami różnych baśni. Tamte książki mi się naprawdę bardzo podobały swego czasu. Gicarelle czytałam chyba z 6 lat temu, także już kupę lat. Natomiast rzeczywiście ona mi się bardzo podobała i mam nadzieję, że ta książka również mi się spodoba. To jest w ogóle przedpremiera, już chyba to powiedziałam, ale gubię się w tym, co mówię. Ta książka była dostępna właśnie przedpremierowo na targach. Ona podobno ma mieć premierę początkiem czerwca, bo tak dowiedziałam się na stoisku wydawnictwa. Natomiast no właśnie nie widziałam nigdzie dokładnej daty premiery, ani żadnej właśnie takiej zapowiedzi czy przedsprzedaży. Także bardzo ciekawa sprawa, no bo w sumie czerwiec jest już za chwilkę. No i właściwie dziwne, że jeszcze nie było jakiejś takiej oficjalnej przedsprzedaży, zapowiedzi i tak dalej, a już była ta książka dostępna na targach. Także bardzo po prostu się zdziwiłam, jak to zobaczyłam i właściwie nie wiedziałabym o tym, gdyby nie koleżanka, z którą byłam na targach, która śledziła tę autorkę i tę książkę gdzieś tam za granicą i wiedziała, że ona ma zostać wydana w Polsce, ale właśnie nie wiedziała kiedy i ona mi powiedziała, że nie ma na jej temat żadnych informacji i sprawdziłyśmy to i rzeczywiście ciężko cokolwiek o tej książce znaleźć. A tu proszę, niespodzianka na targach. Dlatego właśnie ta książka wróciła ze mną do domu. I ostatnia książka kupiona na targach książki Mediów Vivelo to jest książka Ruffwehr Dzień Zero. Ja czytałam dwie książki tej autorki, Pod kluczem bardzo mi się podobało. Druga książka, czyli Śmierć pani Westaway, tak umiarkowanie. W sensie ona mi się podobała, ale uważam, że miała dużo takiego niewykorzystanego potencjału. Natomiast ta jest, wydaje mi się, zupełnie inna tematycznie. Ciężko mi sobie wyobrazić, czy to jest coś, co może mi się spodobać, czy nie. Słyszałam też o niej mieszane opinie. Także jak ją zobaczyłam, to stwierdziłam, że sobie ją kupię. I to był właśnie jeden z tych takich bardziej spontanicznych zakupów, zresztą tak samo jak Ashley Poston. No ale jestem ciekawa, zobaczymy. Nie wiem, kiedy po nią sięgnę. Na razie w najbliższych dniach nie planuję, ale znam już troszkę tę autorkę i tak chciałabym przeczytać inne książki, więc ta po prostu wróciła ze mną do domu. I przechodząc już do ostatniej części tego book haula, mam tutaj książki kupione na targach książki tych pod pałacem. To było dosłownie wczoraj. I pod pałacem kupiłam 5 książek, też troszkę więcej niż zamierzałam. I skoro mówiłam Wam ostatnio o książce Ruffwehr, która była wydana przez czwartą stronę, no to właśnie pod pałacem wybrałam się na stanowisko wydawnictwa poznańskiego i wszystkich tych podwydawnictw, bo na Vivelo oni mieli takie współdzielone, bardzo małe stoisko i tam było dosłownie tylko kilka książek, natomiast na targach pod pałacem mieli rzeczywiście już całe swoje duże stoisko. I kupiłam tam najnowszą książkę Freddie McFadden, książka o tytule Skazany i to też jest przedpremiera, też ta książka jeszcze się w Polsce nie ukazała. Czytałam Pomoc domową tej autorki i to też była fajna rozrywka, też mi się bardzo podobała. Nie czytałam tych pozostałych książek, czyli tej jakby drugiej części Pomoc domowa Sekret i jeszcze chyba jakaś jedna jest wydana w Polsce. Natomiast w związku z tym, że ta była przedpremierowo, to stwierdziłam, że też sobie ją wezmę, bo pewnie jeszcze trochę czasu zejdzie, zanim pokaże się na Legimi, a tamte pozostałe na Legimi są, także jak mnie najdzie ochota, to będę mogła po nie sięgnąć. No a na to musiałabym jeszcze troszkę poczekać, dlatego właśnie akurat ta wróciła ze mną do domu. Takim moim głównym planem zakupowym właśnie na tych targach pod pałacem było wydawnictwo Filtry i najnowsza książka Megan Nolan, czyli Zwykłe ludzkie ułomności. Ja czytałam debiut tej autorki, czyli Akty desperacji. Tamta książka podobała mi się średnio, to znaczy ona była taka bardzo już wtórna, mi się wydaje. Też może gdybym przeczytała ją na przykład zanim poznałam wszystkie książki Sally Rooney, to spodobałaby mi się bardziej, bo ona jest bardzo podobna właśnie do tego, na przykład co Sally Rooney porusza w swoich książkach. Natomiast o tej słyszałam dużo dobrego. Słyszałam, że jest dużo lepsza niż ten jej debiut. Także jestem bardzo ciekawa po prostu, bo pisarsko mi się podobało, więc styl pisania mi się podoba, dlatego stwierdziłam, że dam autorce drugą szansę i no jestem po prostu tej książki bardzo ciekawa, mam nadzieję, że
że bardzo mi się spodoba i chciałabym ją przeczytać jakoś dosyć niedługo. To jest irlandzka autorka, więc tutaj pewnie akcja dzieje się w Irlandii i też ta pierwsza książka to była taka książka coming of age, właśnie a propos wchodzenia w dorosłość, dorastania, związków, jakiegoś takiego szukania siebie, tego typu tematy. Tutaj chyba mamy jakieś takie bardziej rodzinne relacje, wydaje mi się, więc może troszeczkę delikatniej inny temat, ale ja bardzo lubię takie książki właśnie społeczne, nazwijmy to, traktujące o takich społecznych tematach, o takich właśnie relacjach międzyludzkich. To jest coś, co bardzo mi się w książkach podoba, lubię o tym czytać, więc mam nadzieję, że ta książka też mi się spodoba. Książka, którą też bardzo chciałam kupić, już na poprzednich targach, ale znowu to jest książka wydawnictwa WAB, a wydawnictwo WAB nie miało swojego stoiska na targach Vivelo, to znaczy miało w tej strefie Empik Go, ale to był taki malutki stojak i tam było też bardzo mało książek. Natomiast ja chciałam kupić Krwawy Kobalt, którego wtedy tam nie widziałam, natomiast pod pałacem już było. No i właśnie kupiłam tę książkę. To jest reportaż dotyczący wydobycia kobaltu w Kongu, o ile się nie mylę. Kobalt to jest taki minerał, który jest używany w bateriach wszelkiego rodzaju, więc mamy go pewnie w telefonach, w jakichś powerbankach, a wydobycie go odbywa się w sposób bardzo niehumanitarny, pracują przy tym najczęściej dzieci, tam wiadomo, ludzie umierają z wycieńczenia. Słyszałam, że jest to bardzo trudny reportaż, bardzo ciężki. Lubię takie tematy, chociaż lubię to nie jest dobre słowo, ale chcę czytać o takich rzeczach, żeby po prostu zwiększać swoją świadomość, także no wiedziałam, że ta książka musi po prostu trafić na moją półkę. Druga książka, którą również kupiłam na stanowisku WAB-u, to jest książka wydana przez Uroboros, ale to znowu jest jakby jedno wydawnictwo. To jest książka Carmilla i to jest wznowiony klasyk, to jest jakaś klasyczna gotycka powieść o wampirzycy. Szczerze mówiąc, nie słyszałam wcześniej o tej książce i też za dużo o niej nie wiem. Natomiast przyznam szczerze, że po pierwsze to wydanie jest piękne, bo ono też jest ilustrowane. Tutaj może uda mi się Wam pokazać kilka ilustracji. To po pierwsze. A po drugie, brzmi to fajnie, po prostu trochę jak taka żeńska wersja Drakuli, także mam nadzieję, że jest to coś, co mi się spodoba. I na stoisku wydawnictwa była też taka ładna zakładka właśnie nawiązująca tematycznie oczywiście do Carmilli, także też no, mam od razu książkę z pasującą do niej zakładką. I ostatnia książka, którą kupiłam, również właśnie jest to Uroboros. Są to kosiarze, ponieważ takim jednym z większych i ważniejszych gości na tych targach był Neil Schusterman. Ja o tej książce i o tej serii w ogóle słyszałam już tyle dobrego. Naprawdę mnóstwo osób w tej sferze takiej booktubowej zachwyca się tą serią. I ja czasem mam ochotę sięgnąć po coś takiego młodzieżowego, ale właśnie takiego bardzo wciągającego, gdzie ten świat mnie totalnie pochłonie, gdzie przeniosę się znowu w jakieś takie czasy nastoletnie. I mam nadzieję, że kosiarze to zrobią. Czuję, że może tak być, że może mi się ta książka spodobać. Ja bym pewnie nawet już dawno ją przeczytała, ale to wydawnictwo nie jest dostępne na Legimi, dlatego stwierdziłam, że skoro już jestem na targach, to kupię tę książkę. Zresztą właśnie wszystko kręciło się tam wokół Neila Schustermana, więc też no, byłam taka, wiecie, w nastroju, żeby tę książkę kupić. Jestem bardzo ciekawa, jak ta seria mi się spodoba. Jeżeli kosiarze mi się spodobają, to na pewno sięgnę po kolejne tomy. Nie wiem, kiedy będę czytać. Przyznam, że jestem ciekawa, więc mam nadzieję, że niedługo. Bardzo bym chciała po prostu, żeby to była taka książka, która no właśnie sprawi, że znowu poczuję się jak taka nastolatka totalnie zakochana w jakiejś serii książek i mam nadzieję, że tak będzie. No i to by było na tyle, słuchajcie. To były wszystkie książki, które w ostatnim czasie do mnie dotarły. Nie wiem, ile ich tu było. Wydaje mi się, że jak na mnie jest to całkiem spory book haul, no ale to właśnie wszystko dlatego, że były te targi książki i poszalałam na nich dosyć mocno. Myślę, że teraz przez parę miesięcy na pewno żadnej książki nie kupię, a jeśli to jakieś może pojedyncze, ale na razie zdecydowanie wyczerpałam swój zakupowy limit. Dajcie koniecznie znać, czy byliście w ogóle na jednych albo drugich targach książki w Warszawie. I jeżeli tak, to co kupiliście? Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!